I witam was bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Pico, a to jest drugi odcinek z serii Oblivion z modami. Tak się chyba będzie seria nazywała. W sumie gówno wie. To jak pokazałem wam w pierwszym odcinku, to znaczy w pierwszym odcinku, no to i na wstępie. Widzicie, można zobaczyć jego brzuch. Chła, nic tam nie ma, ha, pusty, jesteś pusty, kadzicie. Nie, argonianinie. Sorry. To jest dobra, skończyliśmy ostatnio tutaj. Stoper włączony. No i możemy lecieć dalej, tak? To jest pierwszy dungeon, można powiedzieć. Więc tu się zbytnio nic nie będzie działo. Specjalnego, fajnego. Z podstawy gry, uczenie, jak grać. Nauczanie, w sumie nie uczenie. Tak więc, no. Jednym słowem, lepsza, fajne wszystko jest u nauczanie, tak? Locking Healing Potion. Póki co ja tu nie gram na żadnym zbyt skomplikowanym poziomie trudności. To jest zwykły prawdopodobnie czeladnik ze Skyrima. Tak więc no, nic specjalnego. Pierwszej dziadu. Dobra, weźmiemy sobie od niego jeszcze tą. Padłeś? Nie. Tu gdzie on padł? On tutaj padł. Tak. Kupić, Piko, kupić. Tu jest skrzynka z winem, z tego co się orientuję. Ali. Szczerze nie wiem, co to znaczy w tłumaczeniu. Ali. Miód? Możliwe. Jest taki, wiecie, miód, ale z alkoholem. Czyli taki likier chyba. Nie da się alkohola, seriously. Bawić się w Walheimie czy nie bawić się w Walheimie? To są zawsze dylematy moich wszystkich. To są takie wybory, właśnie można powiedzieć. Wszystkich gra MMORPG. Typu właśnie Skyrim, jakiś Oblivion. Oblivion. Oblivion Morrowind, takie bajery inne. Zapomniałem o moda Sionu właśnie, który daje możliwość, żeby jak to się zbierze, to znika. To jest dosyć fajna opcja. No ale no. Niech już tak będzie, jak jest. Tutorial. You can hotkey item. No, no shit, Sherlock. To jeszcze pamiętam. Ale nic się więcej nie da. Ognisko, które nic gówno mi robi. Gówno robiące ognisko. No i dobra. Wood dirt, wooden caverns? Nie. Nie wiem. Dobra. Właśnie, jeszcze jak to zobaczyć, który mamy rok? Trzecia era, to sorry. Sorry, to nie jest 200 lat po Oblivionie chyba. A może i jest, bo nie, bo koniec Obliviona to jest kolejna era, czyli tak, 200 lat w sumie. Bo to zdziało się 433, trzeciej ery, a w Skyrim jest czwarta era 201-202. Można sobie przejść z roku na rok w czasie grania. Tak więc to 400 się skończyło, no to plus 200, no to jest około 201 lat, no. 200-201, tak. Ogólnie Skyrim fajnie znać historię po mojemu. Jeśli ta naprawdę jest ciekawa. Chyba Shio z którymś odcinków opowiadał. Ja znowu mówię o Shio i znowu był w Oblivionie. Fuck, fuck, fuck. Strzały, calm down. Sneak damage. To jest bardzo fajna animacja i ragdoll tych postaci. Takie. Już leży. Seriously, bardzo fajne. Tak więc od razu mówię, że moi widzowie, którzy oglądali, pamiętam Skyrima u mnie, przynajmniej na kanale, na pewno powinni moim zdaniem obejrzeć właśnie tego let's playa całego z właśnie Obliviona. Dlatego, że jeśli interesuje się Skyrimem, jeśli podoba mi się historia, może powiedzieć, Skyrima, to ten let's play doskonale ją wyjaśni. Nie chwaląc się oczywiście. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Co my tu mamy? Szczura, którego zebrałem chyba wcześniej, a ten otworzyłem też wcześniej, tak więc możemy iść dalej. Jeszcze tylko się uleczymy. No i mamy restaurację na plusie, czyli że teraz możemy zdobywać więcej hajsu. Patrzcie na tego idiota. Patrzcie.
A dobra, nie dało się. Ogólnie on jest takim dziadem, że przeszedł przez te, potem zatrzymał się i padł. Taka była jego sprawa. Taki jego motyw. Myślę, że to w tym Oblivionie jest trochę tak bardziej realistycznie zrobione, jeśli chodzi o broń na przykład. Gdyż trzeba je naprawiać. I tu jest troszeczkę już gorzej. Gdyż trzeba je właśnie naprawiać. Prawie się można popsuć, na przykład pamiętam z mojego let's playa byłem sobie w którymś z lokacji z daedrami również. Gdzie po prostu nagle skończył mi się miecz, a nie miałem żadnych jakby takich młotków, które zaraz zobaczycie. W późniejszych etapach gry zobaczycie zaraz. W sumie. Młotków, które właśnie dałyby mi możliwość naprawy tego. Niestety ich nie miałem. I byłem w dupie, jednym słowem. Nie miałem jakby broni. To jest dosyć złe. Jabłko. Tego zgniotło, dziękuję. Tego popchnęło. Dziękuję. No i dobra, otwieramy te proste zamki. To są niby proste, ale te. No, masterze prawdopodobnie. One już są takie, o Jezu, weźcie je, otwórzcie. To jest naprawdę trudne do otworzenia. Dobra, reset battle. Reset what? Nevermind. Zauważył mnie kutasiarz. Fuck. Gień. Zawsze się zdziwię, zawsze tak bardzo skupiam uwagę na czymkolwiek innym, a nie na biciu. To jest w ogóle what? Dobra, ile nasz ma ten akawirski? Mieczyk 55. Łuk ma 53, czyli niedługo będzie trzeba po prostu łuk naprawić to wszystko. Oh well. Kiedy zdobywamy sobie skille, jest dosyć miło, fajnie i przyjemnie. Czy skille? Zdobywamy sobie, no po prostu umiejętności podwyższamy. A wraz z podwyższeniem umiejętności dostajemy jakby level. Jednym słowem, wszystko jednym słowem, a naprawdę wypowiadam 20 tysięcy słów. To jest w ogóle epic. Dzisiaj popchniemy tutaj, bo nie wiem gdzie jest tamten. Bo ty już nic nie masz. O, tak zrobimy. Szczerze naprawdę nie wiem gdzie jesteś. Tu jesteś. To jest znowu jakieś mięso szczura. Szpok. Kolejne mięso szczura. Dobra, Blade cię zinkarysował. Ja chyba porównuję do Skyrima. Zawsze czas porównuję tą grę do Skyrima, gdyż no, Skyrim jest niby lepszy, wszystko nowsze i tak dalej. Ale porównuję do Skyrima. To jest jednoręczne? Jednoręczne. A, moja na 3, dobra. Tak jak wracając, porównanie do Skyrima. W Skyrimie mieliśmy takich możliwości jak na przykład Blunt, gdzie na przykład tu jest napisane teraz Blade po prawo i One Hand. To jest na przykład, jeśli chodzi o na przykład buławy albo toporki chyba. To jest napisane Blade, to znaczy to jest napisane toporki i buławy napisane jest Blunt, czyli jakby obuchowe broń, a miecze to są po prostu Blade. Łuki to bow, no to już wiadomo, tak. No, to tyle chciałem powiedzieć sobie. Genius. Wow! Czternikiem się chciał obteknąć ją. Nie no, ja go wykańczam w trybie hip-hopowym. Hip-hopowym. O, shit like that. Jestem przeciążony.
Nie mogę się kompletnie ruszyć, tak normalnie spóźnia, że na raz stoję. O 208 masz, o lol. Użyjemy sobie tego na moim łuku. Fuck, już się popsuło. Coś trzeba wypieprzyć, no. Nie czaczkać jeszcze. Co jest najmniejsze i znaczy największe w sumie? Najmniej kosztuje, najwięcej waży. Co to będę 10, co to będę 8? Czy opłaca się to wyrzucić i to wyrzucić? Dzisiaj się pytali, jak wyrzuca się itemy w Oblivionie. Przytrzymuje się po prostu lewy shift i naciska lewym guzikiem myszy. Żadna ta teoria. Sam bardzo myślałem na tym dość długo. Żeby takie coś ułagarnąć. Ale oh well. Bone. Flex tunic. Dobra, nothing special here. Idziemy dalej. Może to pochodnie schowam i wyjmiemy zamiast tego tą tarczę. Dobra. Ja mamy strzał? Pokazuję nawet. Nie, 24. No dobra. Jesteśmy już chyba prawie przy końcu tej. Tylko tęczę ona pierwszego. Domyślnego. Damn it! It's that prisoner again. Kill him. Nie, nie zabijajcie mnie. No, he is not one of them. He can. He can help us. He must help us. As you wish, sire. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. Oczywiście. How can I explain? Listen, you know the Nine, how they guide our fates with an invisible hand. Jak ja postrzegam dziewięć bóstw, tak? Jestem dobry w stosunkach z bogami. I've served the Nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire, and every one a sign. I know these stars well, and I wonder, which sign marked your birth? Mój. O, tu zawsze miałem problem. Przeważnie byłem lorda, gdyż miał po prostu, wiecie, leczenie takie wopły na początku. I ogólnie był fajny. Ale miał za to 25%, był mniej odporny na ogień. Czyli ktoś mi pieprzył kulką, to raz 25% więcej mi była kulka. Taka ognia, wiecie. A znowu... Mag ma 50% many jakby. Mana. Złodziej ma 10 point, bonus to agility, speed i tak dalej. To jest absorpcja magiki, która jest niepotrzebna kompletnie. Aha, czyli dostaje 100 punktów magii, ale dostaje też 100% nieodporności na ogień, co mi się kompletnie też nie opłaca. Robimy po prostu konia. Koń będzie spoko. The signs I read show the end of my path. My death, a necessary end. Will come when it will come. What about me, bro? Your stars are not mine. Today, the steed shall speed your progress on the road to destiny. Ogólnie, on zawsze powiada takie na przykład imię, na przykład wybraliśmy znak Zodiaku, który był Lord. To by powiedział, że dziś Lord wskaże ci drogę, coś takiego. A na przykład wybraliśmy teraz Rumaka.
to jest Rumak Steed, tak więc dzisiaj pokażę ci Rumak drogę, nie ja, coś na takie rzeczy, nie? Może zobaczyć moją przyszłość. My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosha's bright glory may banish the coming darkness. With such hope, and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. My heart must be satisfied. Aren't you afraid to die? No trophies of my triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate, then fall. Gdzie idziemy? I go to my grave. A tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while. Then we must part. Czy mam ciebie śledzić tak You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. Okay. Stick close and let us do our job. And you'll be fine. Ha. Zrobię tak, hehe, bo tu będą strzały chyba, tak. Razem zaatakowałem się. Sorry, ale niestety... Aha, nie, ja jestem przeciążony. LOL. Kto by się spodziewał? Więc jeszcze o tym jestem bardziej przeniżony. To się kompletnie nie opłaca. Dobra. Ja już wpisuję komendy w ogóle. Lol, TCL. To by z tego tam chronić, to nie? A ja to będzie na wszystkie te weak potion of sorcery. Tu. Dobra, gdzie drugi? Tu. Tu leży. Nic nie ma. Jaki żal mi cię, frajerze. Ja może nic nie mieć. I've still got my eye on you, prisoner. Co to skrzynce jest? O, piciu, piciu. Dobra, piciu jest spoko. No seriously, nie ma więcej już nic. O. Gdzie jestem? Wow, what the fuck am I? What? Where the fuck am I? What? No. Bierzemy łuk. W dupie, Jedyny, kto uciekł to z tego prisonu całego imperialnego, to był Jagatan. What? Taki kozak? Taki kozak? Na solo z nim pójdę. To znowu jest misja, że to jest niby... Ła, nie, jest zaparkowany z drugiej strony. Mógł wrócić na rękę i to pociągnąć do góry, byśmy to uciekli spokojnie, ale nie, to jest gra. No, mamy boczne przejście tutaj. Niby będzie pasowało, niby będzie fajnie. Ale... to niestety... coś się stanie. A co się stanie? It's a dead end. What's your call, sir? I don't know. I don't see any good options here. Ej, mordo, nie ruszasz. Ja się nie uśmiechaj, idzie. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. Dobra. For the Emperor! Take him down. Oblivion!
My guards are strong and true, but even the might of the blades cannot stand against the power that rises to destroy us. The Prince of Destruction awakes, born anew in blood and fire. These cutthroats are but his mortal pawns. Take my amulet, give it to Joffrey. I have a secret son, and Joffrey alone knows where to find him. Find the last of my blood and close shut the marble jaws of Oblivion. Of Oblivion. Dobry ma głos ten cały narrator od tego cesarza Uriela Septima VII prawdopodobnie. This is where my journey ends. For you, though, the road is long and dangerous. Now, give me your hand. I won't forget you. Remember me, and remember my words. This burden is now yours alone. You hold our future in your hands. O, grubo. Uśmiechnięty z twarzy umarł. Uśmiechnięty był. No, bywa i tak. Się usłowił. Bitch, I'm fabulous. Talos, save us. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor, and now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the amulet of kings? It wasn't on the Emperor's body. The Emperor gave it to me. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The amulet of kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the red dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? I must take it to Joffrey. Joffrey? He said that? Why? There is another heir. Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory, near the city of Coral. Coral. How did I get there? First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. Dobra, tak więc service. There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced acrobat. Am I right? Te wybieramy sobie ogólnie klasę. Będziemy sami się zrobimy. Ja chcę być w sumie combat. Taki main. Strange. Agility and speed. Ale dwa mogę wybrać. Okay. Tu mogę 7 znowu wybrać, tak więc weźmiemy sobie na pewno blade. Armorer. Light armor, marksman, sneak, security. I... Look. I klasa mnie nazywało się YouTuber. What? Create YouTuber class? Yes. YouTuber. Done. You want to be a YouTuber? I am YouTuber. Really? I would never have guessed. Still, I don't think you'll have any trouble with rats and goblins. Yeah, after the service, then what? You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wainan Priory immediately. Got it? Yes, I understand. Good. The Emperor's trust was well placed. What about you? What will you do? I'll stay here to guard the Emperor's body and make sure no one follows you. You better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering Captain Renault's sword.
I'll see that it is given a place of honor in the halls of the Blades. No problem, bro. Horse armor. Continue. Gdzie są te wszystkie te mody? Takie wiecie, DLC jakby, hehe. Wszyscy... Oh, come on. Jakiś tam cave dodatkowy. Tych modów nie wykonywałem. DLC żadnego jeszcze nie wykonałem niestety. No haj, tego ukradniemy. Okradłem Akavira. Akavir. Są ogólnie mistrzowie Akavirów, czyli tych takich, wiecie, mistrzów takich OP. Zostawimy sobie to. Iron Longsword. No i dobra. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku, tak więc... komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się już w trzecim odcinku, tak więc... Na razie. Bye bye.